W sumie to powiem wam, że nie wiem, jak się mam witać na tych filmach. Także słuchajcie, zadanie dla was w komentarzu, żebyście napisali, jak mam się przywitać w kolejnym odcinku z vloga. Tak, swoją drogą, mamy dzisiaj niedzielę, kiedy nagrywam tego vloga. Mam bardzo złą fryzurę w tym momencie. Jestem ogólnie po szkole, jest godzina 15? Coś takiego. Jestem z piesem. Halo, pies, gdzie ty jesteś? Tu jest mój pies, po krzakach łazi, kurde, gupol. Więc jakbyście słyszeli sapanie czy coś, to jest mój pies. Generalnie. Co do rad, które daliście mi pod poprzednim odcinkiem, będę trzymał aparat troszeczkę dalej, ok? Ok? Zgodziłem się, dobra. Więc no, od czego by tu zacząć? Bardzo mnie cieszy, jak kurde przyjął się poprzedni odcinek. Po prostu powiem wam, że jestem pod wrażeniem, że dobiłem na vlogu 400 łapek. Wow! Naprawdę, to jest świetny wynik. Co mi pokazało, że hej, może czasami takie materiały będą się pojawiać na kanale? Faktycznie jest to dobry pomysł. A ty gdzie idziesz tam w pole? Halo, chodź tu. No, a sprawy jeszcze się tak mają, że na ten moment dzisiaj powiem wam, dostałem krawatówkę. Dostałem ten fajny taki mikrofon, co się wpina, wiecie, w koszulkę i lepsze audio jest, nie ma szumu, bo to ma taki ten swój pop filtr, czy osłonkę po prostu. No, ale się okazało, że w tym aparacie nie mam jack. Właśnie jakiś liść uderzył mi w aparat, także mam, że nie pęknie zaraz mi tutaj. A nie mam wyjścia jack, mam za to wyjście i muszę kurde kupić sobie jakiś mikrofonik krawatowy. Dlaczego w ogóle taki mikrofon kupię? Dzisiaj w sumie jest spoko. Nie wieje, jest tak ni to ciepło, ni to zimno, szczerze mówiąc. Tak jest, tak, że wiem, że w nocy będzie piździć, ale teraz jest znośnie całkiem na bluzę taką, żeby sobie pójść. Ale przychodząc do rzeczy, muszę kupić sobie taki mikrofon właśnie na takie nagrywki w terenie, jakbym sobie tak chciał wyjść w tygodniu, bo jeszcze mamy weekend w zaznaczeniu. Żeby po prostu było mnie lepiej słychać, żeby nie było jakichś tam szumów niefajnych i jakichś dźwięków, które coś, nie? Tak swoją drogą, jak będę prowadził vlogi, to spodziewajcie się, że z tego miejsca, że te kurde kadr, to wy będziecie często widzieć, bo ja naprawdę często te dyłażę. Swoją drogą, moi drodzy, pisaliście o to, żebym relacjonował wam, co się dzieje w pokoju, jakie tam zmiany zachodzą, jak przebiega remont, szczerze mówiąc. Co prawda, na razie ekipa remontowa, która będzie remontowała mój pokój, no nie ma ich, bo jest weekend, nie? Więc hej, też mają weekend. Ale pewne zmiany już się zadziały. Została tam zerwana płyta? Płyta chyba była, to tak się zdaje, bo z drewna, nie? To będzie płyta na pewno. I generalnie zaczęliśmy już ją wynosić i tak dalej. I wydaje mi się, że jeszcze pod koniec tego vloga, może w późniejszej części, jak będę w domu i nie będzie się kręcił po pokoju, to dogram wam scenkę i zobaczycie sobie, jak tam będzie. I tak, będę wam relacjonował, jak wygląda kurde remont mojego pokoju, nowego mojego pokoju studia, tak, bo przecież tam będzie moje studio nagraniowe do filmów, nie? Wiecie co? Jedną z rzeczy, za którą kurde kocham moje miasto, jest po prostu kształtowanie terenu. Zobaczcie to. Z jednej strony zarąbiste kurde górki. Mogę wam powiedzieć, że naprawdę zarąbiste one są. A z drugiej po prostu taki płaski teren, który normalnie wygląda jak sawanna w rzeczywistości. Może nie do końca to widzicie, ale mówię wam. Jak jest słonecznie, jest ciepło, to dosłownie to wygląda jak sawanna. A to jak... To ciężko powiedzieć mi coś o tych górach. No, naprawdę zarąbiste. Tyle się tam łaziło. Tyle jest tutaj fajnych w zimę miejsc do zjeżdżania sankami, że po prostu potęga wam powiem. W ogóle postanowiłem wytłumaczyć wam trochę tytuł poprzedniego odcinka, ponieważ tak naprawdę może mało było widać, o co chodzi kurde z tym, że nie lubię piątków. Część z was też się oburzyła, że kurde, jak można nie lubić piątków, przecież weekend się zaczyna, wolne się zaczyna, odpocząć się można. No właśnie, no dla mnie piątek akurat kojarzy mi się z tym, że miałem korepetycję z matematyki, z przedmiotu, którego bardzo nie lubiłem. Hej, jestem po maturze, więc mogę powiedzieć, że nie lubiłem. Nie muszę mówić, że nie lubię, bo już się nie będę go uczył. Moje drogi życiowe będę tak dobierał, żeby się nie uczyć matematyki. No, ale wracając. Miałem korepetycję, a poza tym piątek to był taki dzień, dość specyficzny, nie wiem w sumie czemu, w którym całe zmęczenie z tygodnia, całe takie chodzenie późno spać, wstawanie na tą siódmą, żeby zdążyć na ósmą do szkoły, wychodziło na mnie. Po prostu tak apatycznie czułem się zawsze w piątki, tak mi się nic nie chciało, tak mi się niedobrze robiło. I nie lubiłem piątki. Szczerze mówiąc, większość złych rzeczy, jakie mi się przydarzają, czy mogę tak powiedzieć, no nie wiem. No ale jak jakieś kurde nieszczęście, to z reguły w piątek miałem zły dzień, czy to ej, trzeba iść do dentysty, czy to ej, trzeba iść do szczepienia. Naprawdę, takie rzeczy, które mi się źle kojarzą, niestety działy się z reguły w piątki.
Normalnie, kurde, powiem wam, miasto ukryte w trawie, nie? A tu jeszcze lepiej można zaobserwować to, o czym mówiłem wcześniej w tym vlogu. Także no. Swoją drogą, chciałem poruszyć jeden ważny temat, co do publikacji vlogów. Jak mówiłem, totalnie randomowo będę je nagrywał, kiedy będę miał jakiś pomysł, kiedy będę chciał o czymś pogadać. No zaraz pójdziemy, Pimpek, halo. Pimpek tu czeka, stanąłem w miejscu i go to strasznie frustruje, że nie może iść dalej, bo chce to nagrać. W ogóle, jak trzymam piesa? A nogą przydepnąłem sobie smycz, tak żeby stał tutaj. Ma spokojnie duży kawał jej, tylko tyle przydepnąłem końcówkę, żeby mi nie zwiał czasami. Zaraz będziemy iść, mały, spokojnie. No, ale kontynuując, będę nagrywał, jak będę miał jakiś pomysł lub po prostu będę chciał sobie pogadać do kamery, aparatu i będę chciał coś wstawić. No, odcinki raczej będą się pojawiały wieczorami. I tutaj mam do was jedno zasadnicze pytanie. Czy chcecie tak, żebym ustawiał premierę? Czyli tą opcję po prostu premiery YouTube, że wiecie, że ustawiam i mamy konkretną godzinę i myślę, że to w godziny 19, wieczorami raczej vlogi by się pojawiały, jeśli o to by chodziło. Z racji, że co drugi dzień wrzucam filmy, a nie chcę, żeby vlogi były głównymi filmami dnia. Czyli na przykład powiedzmy, że mamy... że wrzucamy odcinek we wtorek. Odcinek wtorkowy wlatuje 14:30, coś takiego jak standardowa godzina. Mam nagranego vloga, ustawiam po 15 jego premiery na godzinę 19 i wtedy się pojawia. Słuchajcie, napiszcie, co o tym uważacie. A ja już idę, bo Pimpek chce do domu, bo jest zimno, a on chce iść spać. Ej, mały. Figuś. Figuś. No powiedz cześć widzom. Powiedz coś widzom. Hej. Pimpek. No już idziemy. No idziemy do domu. Dzień dobry. No i tak w skrócie to... wygląda. Dzień dobry. Dzień kolejny. Jak zapewne zgadujecie, znowu wyszedłem z psem, jest rano. W sumie wczoraj już nie miałem czego nagrywać, także dzisiaj kontynuuję tego vloga, którego wczoraj zacząłem. Dlaczego nie miałem czego nagrywać? W sumie poszedłem na głosowanie. Nieważne, na kogo głosowałem, nie będę o tym mówił tutaj, gdyż mój kanał nie jest takim miejscem, ale byłem na głosowaniu. I mogę powiedzieć z całego serca, z całą pewnością, na pewno z mojej strony, że mam przynajmniej możliwość teraz narzekania. Jeśli coś będzie nie tak, mogę narzekać. Bo słyszałem jakiś wywód, że ludzie, którzy nie głosują, a narzekają, to tak trochę jakby załatwić się na środek salonu, po czym powiedzieć, że ja tu nie będę, bo tu jest... A! To według mnie porównanie po prostu najlepsze, jakie może być. Może nie najlepsze, bo nie jest trochę zbyt przyjemne. Szczerze. Jakie w ogóle plany na dzisiaj? Nagrywanie plus live. Takie są plany na dzisiaj, nie wiem, spontanicznie lecę z reguły z dniem. Zobaczymy. Będę jakieś przebitki na pewno wrzucał z tego, co tam w pokoju, bo wiem, że jeszcze w planach dzisiaj z moim tatą mamy zrywanie reszt płyty i wynoszenie tam jakichś tam kawałków drewna czy czegoś tam. W każdym razie zobaczycie jeszcze. Dzień dobry. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tutaj mam tą krawatówkę ogólnie, którą dostałem i no kurde, powiem wam, że jest całkiem spoko z tego, co się dowiedziałem, jest nawet ok. Tak jak mówię, jest wejście niestety jack, a ja mam wejście tylko mini USB i HDMI w aparacie. Będę musiał kurczę jakąś chyba przejściówkę kupić. Słuchajcie, jeśli ktoś z was wie w ogóle, czy taka przejściówka istnieje tak naprawdę, to może dać mi znać. Z tego, co zauważyłem, istnieje faktycznie taka przejściówka i kosztuje ona niecałe 5 zł, szczerze mówiąc. Że z tego, co widzę, będę potrzebował wtedy jeszcze jednego kabla, czyli kabla podwójnego mini USB, z tego, co widzę przynajmniej. Tak to się przynajmniej prezentuje, no nie wiem, jeszcze zobaczę, co tak naprawdę z tym mankamentem się ogarnie. No bo jednak fajnie by było sobie, wiecie, móc podpiąć mikrofon tutaj, nie, jak jestem na dworze czy coś i tak halo, halo, dzień dobry mówić. Byłoby to na pewno dużo wygodniejsze, chociaż szczerze, o, nie wiem czemu to się nie trzyma, nie wiem jak się ją wpina, kurczę, nie wiem jak się ją ustawia tutaj. No na pewno by jakoś poszło, nie, tu bym sobie nosił powiedzmy taki aparacik, taką słuchawkę, taki mikrofonik i bym, wiecie, mógł do tego mówić sobie. No, a swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, moi drodzy, w opisie będzie podany adres, na który możecie wysyłać paczki od was, które w sumie na takich materiałach mógłbym unboxingować. I taka mała sprawa, że jak wysyłacie mi paczkę bądź list jakiś, żeby było podpisane, że jest dla Cyfera, nie? Okej, no, więc z takich informacji tyle w sumie. Zacząłem tego vloga i prawdopodobnie tutaj go zakończę, bo wspominałem już, że często dosyć tutaj chodzę i wczoraj też byłem tutaj na spacerze.
Powiedziałem, że wyjdę na spacer z psem. Uszykowałem sobie jeszcze jedno zdjęcie na Instagrama, które już chyba jest na Insta. O szarym kapturku jesienią. Tak, więc no to chyba tyle będzie, szczerze mówiąc, z tego co mam do wypowiedzenia się w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, żeby zostawić okejkę, jeśli chcecie więcej vlogów i tak dalej. Mnie się to kręci całkiem fajnie, fajna odmiana taka, robić coś nowego, szczerze mówiąc. I proponujcie co można ogarniać. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć!